Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś moim gościem analityk Rohan Consulting Miłosz Gapiński. Witam cię serdecznie, Miłoszu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Kilka dni temu minister Błaszczak ogłosił, że 16. Dywizja Zmechanizowana zaopatrzona będzie w wyrzutnie HIMARS. Jak wiemy, jest to lokalizacja 16. Dywizji, jest w bezpośrednim sąsiedztwie obwodu kaliningradzkiego. Jakimi siłami dysponują Rosjanie właśnie w obwodzie kaliningradzkim? Pomimo trwającego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, obwód kaliningradzki pozostaje jednym z najbardziej zmilitaryzowanych obszarów na świecie. Z politycznego punktu widzenia taki obszar pozwala Federacji Rosyjskiej na pewną projekcję siły, demonstrację, na stosowanie strategii odstraszania, tak by kształtować relacje z państwami, w tym wypadku Europy Centralnej, na ich własnych warunkach, zasadach, przynajmniej w teorii. Natomiast z wojskowego punktu widzenia taki wysunięty obszar pozwala na stworzenie tak zwanej bańki antydostępowej, czyli obszaru o silnej koncentracji środków przeciwlotniczych, przeciwrakietowych, rozpoznania, walki elektronicznej itd. Taka bańka charakteryzuje się tym, że nie tylko chroni ona obszar, na którym znajdują się te środki, ale również posiada ona zdolność oddziaływania na przestrzeń, która znajduje się wokół takiego obszaru. W tym wypadku Rosjanom udało się w przeciągu, powiedzmy, ostatnich 10 lat rozmieścić szereg systemów, takich jak Iskander, Bal Bastion, systemy przeciwlotnicze S-400 Triumf, które swoimi zasięgami pozwalają Rosjanom na oddziaływanie na terytorium praktycznie całej Polski, państw bałtyckich, czy też państw skandynawskich. Oczywiście mówimy tutaj o oficjalnych zasięgach. Miłoszu, rok wojny między Rosją a Ukrainą za nami. Jak te siły w obwodzie kaliningradzkim rosyjskie się zmieniły? Jest tych sił mniej, więcej, czy jakieś jednostki trafiły na front ukraiński? Może zacznijmy od komponentu lądowego. Tutaj mamy do czynienia głównie z 11. Korpusem Armijnym oraz z 336. Brygadą Piechoty Morskiej. Te jednostki wzięły udział w inwazji na Ukrainę. Natomiast moim zdaniem warto w tych rozważaniach wrócić kilka lat wstecz, jeszcze przed konfliktem, bo Rosjanie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że te jednostki mają zbyt małe możliwości względem potrzeb, które Federacja Rosyjska ma w tym regionie. I jeszcze w 2018 roku postanowiono wzmocnić 11. Korpus Armijny, między innymi przez stworzenie w jego strukturach 18. Dywizji Zmotoryzowanej. Natomiast jeśli chodzi o Brygadę Piechoty Morskiej, no to tutaj mogliśmy usłyszeć głosy, w których Rosjanie chcieliby, żeby jednostka ta miała ponownie takie same możliwości, jak miała u schyłku istnienia Związku Radzieckiego. Oczywiście udało się to zrealizować tylko w pewnym stopniu. Dodatkowo wybuch tej pełnoskalowej wojny nie tylko zatrzymał tą modernizację, ale straty, jakie poniosły te oddziały, są bardzo duże. Według wszelkich estymacji nawet do 50% strat w sprzęcie i stanie osobowym. I biorąc pod uwagę zachodnie standardy, takie straty to jest bardzo duża tragedia dla takiej jednostki. Pełne odbudowanie potencjału takiej jednostki mogło zająć by nawet kilka lat. Natomiast jak widzimy, Rosjanie mogą ad hoc wzmocnić zdolności takiej jednostki, natomiast wiadomo, że odbywa się to kosztem jakości. Przejdźmy zatem do kolejnego komponentu, czyli do lotnictwa. Kilka tygodni temu pojawiła się informacja o samolotach wyposażonych w pociski Kinżał. Miesiąc temu duże manewry lotnicze z wykorzystaniem bombowców. Jak wygląda lotnictwo Federacji Rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim? Jeśli chodzi o komponent powietrzny, to na podstawie dostępnych tam zobrazowań nie potwierdzamy zmniejszenia ilości tych statków powietrznych dostępnych do użycia w obwodzie kaliningradzkim. Wręcz przeciwnie, tak jak wspomniałeś, nie dalej jak jesieni zeszłego roku doszły do nas doniesienia o rozmieszczeniu w obwodzie kaliningradzkim samolotów MiG-31 zdolnych do przenoszenia pocisków Kinżał.
Natomiast jeśli jeszcze chodzi o ten komponent, nie wiadomo tak naprawdę, ile z tych statków powietrznych jest w stanie wykonywać zadania. Ich może być tam nawet około 80, natomiast realnie ta liczba samolotów, które będą mogły wykonać swoje zadania, jest dużo mniejsza, może oscylować w granicy około 50 samolotów. Natomiast ja bym chciał tutaj jeszcze odnieść się do tej sytuacji z rozmieszczeniem MiG-ów 31, że tak jak mówiłem wcześniej, pewne działania należy interpretować z politycznego punktu widzenia, pewnej projekcji siły, a z militarnego punktu widzenia mogą być one niekoniecznie tak korzystne. W przypadku MiG-a 31 i teoretycznego oddziaływania na wykonywania uderzeń na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie, dużo korzystniej byłoby jednak rozmieszczać się na terenie Białorusi czy Rosji właściwej. Jest to związane z tym, że kiedy taki samolot startuje w obwodzie kaliningradzkim, to systemy rozpoznania natowskie są w stanie dużo szybciej, efektywniej zostać poinformowane o tym, zdobyć informacje na ten temat i też dużo szybciej, efektywniej zwalczyć taki środek. Stąd ja nie rozpatrywałbym tej decyzji w kontekście jakiegoś wielkiego zwiększenia potencjału, raczej w tym kontekście politycznym projekcji siły. Patrząc na mapę i na położenie obwodu kaliningradzkiego, nie mogę cię zapytać o flotę bałtycką. Jak się przedstawia flota bałtycka właśnie na tle jednostek Sojuszu Północnoatlantyckiego w tym regionie? Flota bałtycka powoli wychodzi z zapaści, która spotkała ją po upadku ZSRR. Bardzo powoli, modernizacja postępuje, natomiast z wielkimi problemami. Natomiast to, co jest ważne, to to, jak zmienia się optyka wykorzystania floty bałtyckiej w regionie Morza Bałtyckiego po potencjalnym dołączeniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego Finlandii i Szwecji, ponieważ w zasadzie pozwala to Sojuszowi Północnoatlantyckiemu na kontrolowanie całości akwenu Morza Bałtyckiego przy użyciu środków nabrzeżnych zwalczających okręty. I moim zdaniem Rosjanie będą musieli bardzo mocno zrewidować strategię użycia floty bałtyckiej w rejonie Morza Bałtyckiego. Być może najkorzystniejszym byłoby jeszcze w fazie kryzysu czy tej początkowej eskalacji wyprowadzenie floty bałtyckiej przez Cieśniny Bałtyckie, Morze Północne, Norweskie, na Morze Barentsa i połączenie z flotą północną. No ale tutaj musimy jeszcze trochę poczekać na ewentualne ćwiczenia, manewry, które mogłyby taką strategię potwierdzić. Jeśli chodzi o flotę bałtycką, to głównie w ostatnich latach skupiono się na modernizacji istniejących okrętów i wprowadzaniu takich, które są w stanie korzystać z systemów Kalibr. Czyli zagrożenie rakietowe ewentualnie dla państw sojuszu i powtarzanie takiego scenariuszu ukraińskiego, powiedzmy, z Morza Czarnego. Tak, no Kalibry to są pociski, które mają zasięg, znowu oficjalnie, do około 2500 kilometrów. Natomiast może jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, bo jedna rzecz to jest, i to się tyczy w zasadzie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, nie tylko marynarki wojennej czy sił powietrznych, ale również komponentu lądowego. Jedna rzecz to jest posiadanie wyszkolonych załóg, posiadanie środków, które teoretycznie mogłyby przenosić takie uzbrojenie, a inna rzecz to jest posiadać zaopatrzenie dla tych oddziałów. Jak wiemy, trwający konflikt jest dla rosyjskich sił zbrojnych bardzo, bardzo, bardzo kosztowny pod tym względem, jeśli chodzi o zużycie, ogólnie mówiąc, pocisków. I ciężko byłoby założyć, że to zużycie nie dotknęło również wojsk stacjonujących w obwodzie kaliningradzkim. Miłoszu, wy jako analitycy, jako Rohan Consulting, jak oceniacie takie zagrożenie? No bo jeżeli mówimy o tym regionie Europy, naszej części Europy, no to się pojawia oczywiście jedno określenie: przesmyk suwalski. Jak to wygląda odnośnie właśnie przesmyku suwalskiego? Przesmyk suwalski jest bez wątpienia jednym z największych punktów zapalnych na mapie Europy. Jest to obszar o szerokości mniej więcej 60 km i Rosjanie bez wątpienia posiadają zdolności do oddziaływania na ten obszar zarówno z terenu Białorusi, jak i obwodu kaliningradzkiego. Jakie dokładnie plany mają co do tego obszaru,
Ciężko powiedzieć, szczególnie biorąc pod uwagę straty i ograniczenie zdolności ofensywnych wojsk w obwodzie kaliningradzkim. Natomiast nie dziwię się, że wciąż ten obszar jest takim punktem, który budzi obawy przede wszystkim państw bałtyckich. Nie dalej jak kilka tygodni temu mieliśmy możliwość zapoznać się z jawną częścią raportu o zagrożeniach litewskiego wywiadu i no, te obawy się potwierdzają. Ze swojej strony chciałbym też dodać, że w Rohanie pracujemy nad tym, żeby wypuścić taki większy raport na temat obwodu kaliningradzkiego i zagrożeń, jakie z tego wynikają i zająć się po prostu takim stałym screeningiem, żebyśmy byli z tymi tematami na bieżąco. No właśnie, jeżeli Państwa interesuje temat obwodu kaliningradzkiego, to w najbliższym czasie odsyłamy na strony Rohan Consulting, odsyłamy oczywiście na profile Miłosza, Konrada Muzyki, bo znajdziecie tam masę ciekawych informacji dotyczących konfliktu nie tylko na Ukrainie, ale w innych też częściach naszego globu. Miłoszu, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Zapraszamy Państwa do subskrypcji naszego kanału i do odwiedzenia stron Rohan Consulting. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.